Koszalinie mieszkańców naszego miasta zaproszono na dosyć nietypowe wydarzenie, poprzedzone warsztatami kulinarnymi w szkole muzycznej, a później ludzie białymi furgonami przewożeni są do Politechniki Koszalińskiej, gdzie odbywa się koncert, znaczy się, gdzie odbywa się występ Andrzeja Grabowskiego. No i sprawdzimy, jakie są kulisy tej sprawy, jak naprawdę to się odbywa, bo wielu mieszkańców Koszalina jest zniesmaczonych połączeniem tego wydarzenia kulturalnego z warsztatami kulinarnymi, gdzie rzekomo sprzedawane są garnki. Panie wasze, potem Grabowski w Politechnice na Śniadeckich? Na spotkaniu z mikrofonem? Tak, my jesteśmy mediami. No, de facto możemy nas puścić, ale na kamerę, na wasze drogi puścimy. Ale możemy na hol sobie wejść, tak? Nagrać ludzi, żeby to połączyć jakoś. Zupełnie, bo warsztaty są w środku, w tej sali, tak? A my byśmy chcieli hol nagrać, że są dwa punkty, tu i potem, że jadą nie, na Śniadeczkę. Nie, na Politechnice, bo tu jest brzydka szkoła. A nie, najpiękniejsza szkoła w Koszalinie. Spod szkoły muzycznej skierowali nas do Politechniki przy ulicy Śniadeckich. Tutaj niestety też nas nie wpuszczono, bo ponoć odbywają się warsztaty kulinarne. Dzień dobry, panie, wracając z pana Grabowskiego występu? Tak. A mogę zapytać, jak wrażenia, jak się podobało? To znaczy, wie pan co, bardzo mi się podobało, ale ogólnie zakończenie było straszne. A o co tam poszło? Jakaś kłótnia była, to tak? Znaczy tak, pan Grabowski się obraził, wyszedł i faktycznie, no... Nie fajne to było na końcu. A co poprzedzało te występy kabaretowe, jeżeli można się dowiedzieć? To znaczy pokazy garnków. Jakie to były garnki? Państwo byli skłonni pójść tam zobaczyć to, czy to był taki przymus? To znaczy nie, my tak ogólnie byłyśmy, ale nie byłyśmy w sumie zainteresowane. No ogólnie, no ciekawa rzecz, ale... Za drogie na naszą kieszeń po prostu. To tam rzekomo ponad 3000 zł. Tak? Oj, to prawie chyba gdzieś koło 6, tak ta pani mówiła, cały ten. Także cena kolosalna, a nie na naszą kieszeń. A powinno się łączyć imprezę kulturalną z takim wydarzeniem? Ja znaczy, powiem szczerze, że osobiście uważam, że nie. Nie. Bo to takie trochę niesmaczne nie. I przymuszające. No nie, a przymuszające. Czy panie tym busem tu zostały przywiezione, ten biały? Nie. My samochodem jesteśmy. A czyli nie chciały panie korzystać z tej podwózki takiej nie. Proponowanej? Nie. Wiadomo, szczególnie, że blisko, nie wiadomo gdzie by wywieźli. Jak pani się podobał występ pana Grabowskiego? Bardzo jestem zawiedziona. Brzydko się zachował, potraktował wszystkich ludzi, no niegrzecznie uważam. Zabrał się i wyszedł. Pijany człowiek do niego podszedł, jego wkurzył. Zamiast pijaka wziąć za fraki, wyprowadzić i po prostu, a co my jesteśmy winni inni ludzie, tak? Czy pani nie myśli, że to mogło być połączenie takie spektakularne, specjalne przez organizatorów? No nie wiem, być może, ale nie wiem, na przykład mi się to nie podobało. Ja się poczułam bardzo tak potraktowana, bardzo źle. A czy złym potraktowaniem nie było też połączenie pokazu garków właśnie z tym wydarzeniem kulturalnym? Wie pan co, ten pokaz garków też mi się nie podobał, bo to było zwykłe naciąganie ludzi na wyciągnięcie od ludzi kasy jakiejś, no bo rzeczywiście jak się mówiło, że nie ma się pieniążków, bo ma się inne zobowiązania, że człowiek po prostu no, musi wiedzieć, tak, czym dysponuje i nie może w ciemno podpisywać jakiejś tam umowy, na przykład na 36 rat i spłacać garki. No ale to jakie ma pani zobowiązania? Ja mówię, no chyba się nie muszę tłumaczyć, tak? I to takie jeden podchodził, drugi podchodził, takie na siłę, wymuszanie, wyciąganie pieniędzy od osób, no, no prawda? No, no, ja tak to odbieram, tak odczułam. Mi się to na przykład nie podobało. Garki fajne, podobały mi się, wspaniały, cena bardzo wysoka i mówię, no naciąganie osób na kasę, ja tak uważam. Dla pani nie warto było dzisiaj przyjść? Nie warto, to jest moje popołudnie zmarnowane. Proszę powiedzieć, co u państwa się działo na tych warsztatach? Proszę pana, prowadząca osoba u nas w sali była bardzo niekompetentna. Właściwie już na początku obraziła u nas kilka osób, wypraszając wręcz ze sali, tak? My z koleżanką próbowałyśmy, tutaj panowie bardzo, a tam pan poszedł, bardzo sympatyczni, tak? Próbowałyśmy jakoś tą atmosferę rozładować, byli bardzo władczy, zachowywali się w stosunku do nas bardzo obraźliwie. Obrażali nas totalnie, więc każdy... A w jakim sensie obrażali? Jakby jakiś przykład? No na przykład, na samym początku trzeba było wypisać, przyszliśmy z biletami, tak? Bilety były jakby taką wizytówką wejścia. Daliśmy te bilety i już nam nie oddano.
Czyli gdzieś wie pan, część nie oddadzą, dopiero po wyjściu, tak? No i potem wyszła pani, prosiła o wypełnienie takich kuponów, zaznaczając, że wie pan, adres i telefon i tak dalej, jeszcze osobą jakieś towarzysząca. Przecież jest ustawa o ochronie danych, tak? My żeśmy tego wszystkiego... Ale nie podaliśmy. Tak. No i właśnie, wie pan, nie podaliśmy tego. Więc pan od razu na nas, no jak to? Dlaczego to jest niewypełnione? Dlaczego pani nie wypełnia? Dlaczego pani tamto? Bo nie, bo po prostu jest ochrona danych. To proszę stąd wyjść. No nieładnie. Tak, to proszę stąd wyjść. Nie, no nie wyjdę. Proszę stąd wyjść. Wie pan co? To było tak jak w obozie, w Oświęcimiu. Szynujące. Chyba tak się nie zachowywali. Stosunek tego pana do nas, tak? Po wyjściu poprosiliśmy dyrektora o rozmowę. To rozmowa wyglądała następująco. Usiadł sobie na ławkę, tak? A ja... Tak. Nie, w samym środku. A ja stałam, tak? Potem się okazało, że to nie jest pan dyrektor, tylko to jest pan, który organizuje tutaj całą... Tak. Oni się wszyscy podszywali pod dyrektora, tak? Także wie pan co? Ludzie niekompetentni. Żenada, wie pan, no w każdym calu, nawet łącznie z tym występem. Coś okropnego. Proszę powiedzieć, państwo byli na tym pokazie garnków. Tak, i co mnie interesuje. Czy się to podobało? Mnie się bardzo podobało. Podobało się panu? Przede wszystkim zakończenie nie bardzo podobało. Ta pani Monika... Pani Monika bardzo ładnie prowadziła i wszystko było. Nie chodzi o pokaz garków. Garki to my znamy. Ciekawie było prowadzone i było bardzo sympatyczni byli, nie byli natrętni, grzecznie rozmawiali. To nie można powiedzieć, jeżeli... A cena tych garków nie ojej. Cena tak. Za jedną patelnię mogę na giełdzie samochód starego Fiata. Ja im powiedziałem tak.